Pogoda piękna, piękna. Dzisiaj dużo zrobionego. Widzicie, trochę pokrzyw tutaj jeszcze wisi. Kury nie chcą mieć takich pokrzyw w całości. Jeden płatek, drugi płatek. Wszystko, co spadło tutaj stąd, wszamały sobie. Ja natomiast dzisiaj bardzo pracowity dzień, mimo że już do pracy idę. Muszę wam powiedzieć, że mam dzisiaj mocarny dzień na robotę. Więc podzielimy to towarzystwo. Z wierzchu mam takie brzydsze, koszone na grubo, razem z habaziami pokrzywy. One idą na gnojowice, a takie ładniejsze, które wybiorę, trafią dla kurek. Parę konewek przyniosę i będzie lepsza. A może oczkówkę? Ach, parzy, ale nie dlatego, że gorąca. A wydawało mi się, że już pokrzywa nie powinna parzyć. Doporu. O kurde! 60 kilo. Mało przyjemnie się przestawia. Zadowolony, bo dzisiaj sporo rzeczy zrobionych. Mamy zamontowany kran. Kurom jeszcze tylko zieleniny przyniosę. Pojemnik zasypałem ziarnem do pełna, bo potrzebowałem beczkę. Jajka czekają na zebranie. 6-7 tam już jest. Posadzone, co miało być posadzone. Posiane, co posiane. Wymieniony pomidorek. Nakarmiony jeżyk. Nie no, jest perfekto. Takie dni najbardziej lubię. Zakładałem, że będę używał głównie tego nawozu i za niego zaraz też się zabiorę, bo tutaj może nie ma go jakoś bardzo dużo, ale jak wrzucę to wszystko sobie łopatą na sito, to odsieję odchody od suchych tych trocin i też gdzieś zalejemy w jakimś wiadrze taką zupę do właśnie do nawożenia roślin. Chodzi o to, że... Stepuj. Chodzi o to, żeby, wiecie, przyoszczędzić. I ci, którzy muszą kupować nawozy sztuczne, no to wydają teraz krocie, bo są drogie, tak? A skoro ja mogę sobie to robić naturalnie z tego, co mam na podwórku i z tego, co rośnie w pobliżu, to czemu tak nie robić? Wiem, że gnojówki robi się praktycznie ze wszystkiego i ze skoszonej trawy też robią. Ja natomiast zrobiłem sobie z pokrzyw, bo mogłem takie nazbierać. A wyglądało to mniej więcej tak. Sierpokosa. Same czubeczki, razem z trawem zielskim, ale na gnojówkę i dla kur się rada. Ale rano, zanim wybrałem się po te pokrzywy, to jeszcze sobie pomyślałem, żeby tutaj już coś zacząć kombinować. Wymieniłem jednego pomidorka, bo coś go złamało w nocy. Może tam jakaś myszka wlazła, może jeżyk, nie wiem. W każdym razie złamała. Złamał się pomidorek, to go wymieniłem. Tutaj założyłem przedłużkę do tej linii, tutaj pójdą 3, 4, 5, nie wiem ile, ale na pewno minimum 3 kroplowniki pod dynię, oczywiście jak zaczną schodzić. Wcześniej też wysiałem już trochę cuki, kupiłem nowe nasiona i postanowiłem, że mimo że mam słabą tą ziemię jeszcze na ogrodzie i raczej będzie to ciężkie do zrealizowania, to wysiałem też kilka doniczek kukurydzy słodkiej karłowej. Może akurat się uda, czemu nie? Myślę, żeby powbijać tutaj więcej kroplowników w tych doniczkach i także na przykład jeden kroplownik, żeby szedł pod roślinę, którą ma nawadniać, a drugi kroplownik, żeby na przykład zasilał jakąś małą kępkę ziół, która będzie też rosła w tej doniczce. Bo wydaje mi się to dobre rozwiązanie. Muszę tylko jeszcze to przemyśleć, w których doniczkach co i jak, ale prawdopodobnie tak zrobię, bo mam tych kroplowników na tyle, że mogę to zrobić. Tutaj zacząłem wymieniać wąż. Tu idzie pod, no wzdłuż krawężnika przysypany teraz ziemią, wąż taki zwykły ogrodowy. Miałem go wymienić na tą rurę P i wbić kroplowniki, ale po przemyśleniu sytuacji, no nie do końca to jest tak, jakby mi pasowało, bo jeśli tak to zrobię, to potem nawet jeśli tutaj nie posadzę albo nie będzie potrzeba, no to ta woda będzie leciała w momencie, kiedy nawadniam szklarnię, tak? Więc poprowadzę drugą linię, którą wepnę po prostu tak, jak tutaj jest pięcie do kranu, to tu założymy trójnik, mam trójniki, nie widać, bo cień jest, ale tutaj wymienimy to, założymy trójnik i po prostu puścimy linię, te 5 metrów tamtą stronę jeszcze i na tym jednym, tym zaworku będzie po prostu tutaj
tak rządka, te kwiatki, a tutaj dynie, cukinie, słoneczniki, co tutaj jeszcze będzie rosło, zobaczymy. Na razie to musi powschodzić, bo póki co nie mam tego za wiele. Z cukiń wzeszły na razie raptem dwie doniczki. To jest mały, słaby wynik. No nieważne. I tutaj zrobiłem jeszcze ukryty kran. Miał być słupek zamontowany gdzieś tutaj w ogóle, tak żeby można było myć ręce, ale wtedy ta woda by się lała cały czas, bo dzieci by podchodziły. A żebym się wystraszył. A tak zamontowałem go tutaj. Podepnę sobie tylko jeszcze wąż taki metrowy, powiedzmy, żeby można było, nie wiem, tam podstawić jakieś opryskiwacz, cokolwiek. No tam, gdzie potrzeba tej wody, żeby podpiąć, no tutaj podepniemy sobie taki krótki wąż do nalewania. Czy nawet jak będę chciał gdzieś coś napełnić, czy spłukać przyczepę, samochód, nie wiem, to mogę wtedy tutaj wpiąć wąż i zamiast tam przy kranie kombinować przy drzwiach, gdzie jest niewygodnie, to stąd po prostu będziemy pobierać wodę. Cóż jeszcze w planach na dzisiaj? No już niewiele, bo zaraz trzeba do pracy się zbierać. Nakarmiłem Jerzyka, odwiedziłem widawę, zebrałem pokrzywy, zbiorę jeszcze te jajka, no i trzeba się szykować niestety. Takie życie. Kury, jedzcie pokrzywy. Dobre są, zdrowe. Karolina je, to wy też jedzcie. Karolina trochę młodsze je, ale... No, no masz. Wybredne jesteście. Coraz bardziej wybredne się robicie. Serio mówię. No ale nieważne. Ważne, że dzisiaj dobry, udany dzień. I znowu troszeczkę do przodu. Na razie jednak żegnam się z wami, bo nie ma co tutaj więcej pokazywać, nie ma co więcej robić, trzeba się powoli szykować. Udało mi się jeszcze dzisiaj kupić ten tanio nasiona trawy, to może tutaj małymi grabkami wzruszę tą ziemię i przemieszam z trawą, żeby te placki troszeczkę zaczęły zarastać. Tutaj dzieci wprawdzie kopały dołki i wkładały nasiona tego, nasiona stokrotek, ale ja nie wiem, czy one tak wzejdą. Więc na wszelki wypadek też wysiałem w szklarnik parę doniczek. Jak wzejdą, to wtedy po prostu porozsadzam je po ogródku. No i mam też trochę cebuli, którą jeszcze po kątach poupycham. Bo szkoda, zmarnuje się. A tak to nawet mogę w te doniczki tutaj powkładać. Gdzie patrzyłem, zarosaną papryki na razie nie znalazłem, ale jak już trafię, to wtedy kupimy sobie parę krzaczków. Niedużo, no myślę, że 5 do 10 sztuk, nie więcej. I tu powkładam w te doniczki, niech rosną. Więcej nie ma sensu. Raz, że droga papryka, jeśli chodzi o sady, w mrówce była po 13 zł za sztukę. No to dosyć dużo jest. A ile ja tej papryki wyhoduję z tego krzaczka? To myślę tak średnio się pyli. No ale żeby mieć tam, powiedzmy, parę krzaczków swoich, to też warto się za to zabrać. Dobra, tymczasem na razie ja idę jeszcze nakarmić Jerzyka sercami i zbieram się.